Dzisiaj priorytetem byli juniorzy. Graliśmy derby w zasadzie z Trzebinią. Wygrane derby. Gratulacje dla chłopaków, bo utarliśmy trochę nosa trzebińskiej drużynie. Taki malutki sukcesik na koniec, jeśli chodzi o juniorów. No, seniorzy kończą prawie kompletem, bo przegraliśmy tylko z Ciężkowianką. Było nas tylko 13. Na ławce był chłopak, który w ogóle nie był do gry. Musieliśmy jakoś zakończyć tą ligę, ale wydaje mi się, że ta wygrana z Regulicami fajnie przypieczętowała tą całą naszą rundę i jesteśmy zadowoleni. Udało się wygrać, też wiadomo było, że już to nie był mecz o stawkę i to głowa już nie było podejścia takiego, jakie powinno być, no ale na szczęście też ważne było, żeby nie było żadnych kontuzji, nie? Bo po co sobie okrajać skład na sam koniec, gdy już mieliśmy wszystko przybite. Chcieliśmy przede wszystkim wygrać na spokojnie ten mecz, bez żadnych kontuzji niepotrzebnych, przypieczętować ten awans już do końca. No i wykonaliśmy zadania. Dobrze, że wykorzystaliśmy swoje sytuacje, mogło być więcej. No ale los tak chciał. Wszyscy młodzi, którzy tak naprawdę dawali nam trochę dynamizmu, dawali nam troszeczkę wariactwa na tym boisku, to dzisiaj grali w juniorach. Poradzili sobie rewelacyjnie tam. Natomiast no dzisiaj każdy mógł. Ci, co mniej grali, to zwłaszcza dostali 90 minut przez cały sezon. To dzisiaj mają 90 minut. No i tyle. No i to było najważniejsze. Szkoda, że tylko 4-1. Mogło to być tam być więcej, bo sytuacji było od groma. Trzeba teraz dobrze przepracować okres przygotowawczy. Liczymy na parę wzmocnień do kadry i że wkomponują się fajnie w skład. No i zobaczymy, co przyniesie przyszło. I mamy nadzieję i będziemy o to walczyć, żeby się utrzymać w tej lidze, a nawet zrobić coś więcej w niej. Dużo pracy włożyliśmy w to, konsekwentnie trenując, nie opuszczając treningów i założony plan przez trenera i wykonywanie go skutkowało tym, że udało się zdobyć to, no co czekaliśmy, nie? Mamy miesiąc przerwy, startujemy 15 lipca, mamy już ustalone sparingi. Myślę, że wystartujemy w komplecie. Mamy też już dwóch zawodników uzgodnionych i chcielibyśmy jeszcze wzmocnić się dwoma albo trzema zawodnikami. Trener mówił, że trzeba się przygotować na ciężką pracę. 15 lipca bodajże mam zacząć, no i musimy się dobrze przygotować, pamiętając o poprzednim sezonie, no i będziemy walczyć, no.